Witam, z tej strony poznański kolekcjoner i zapraszam Was dzisiaj już na ostatni, 24 odcinek z kalendarzami adwentowymi. Czas na ostatnie okienko. Czas szybko zleciał. Święta. Odliczanie do Wigilii już tutaj się kończy. Można rozpocząć święta Bożego Narodzenia. I zobaczymy, co tutaj się znajduje. Mamy ostatnią kartę Exclusive Edition Forward Trio Kingsley Coman, Thomas Müller oraz Robert Lewandowski. Karta S27. I raz mamy taką kartę specjalną. Już odwrócę Wam na drugą stronę. Jest Enter Code Online, czyli wprowadź ten kod online. I mamy do gry pewnie jakieś specjalne karty dostajemy. Nie wiem, czy kartę Pro również do wygrania, no ale powiem Wam, że trochę Tops mnie zawiódł, bo nic specjalnego mogli, oprócz tego, że tutaj napisali, że wewnątrz tego superboxu jest tylko 10 saszetek, 60 kart oraz kompletny zestaw 207 kart, mogli coś w gratisie dołożyć, no jednak tego nie zrobili. I mamy tylko w sumie jedną kartę taką pełną wartościową, no ale nic. Zobaczymy, co tutaj w tym ostatnim okienku od Panini się kryje. Och, i mamy, już widzicie, że się dzieje dużo, dużo dobrego. Panini to lepiej przygotowało, bo mamy tutaj aż trzy takie bonusy. Muszę to delikatnie wyjąć wszystko, żeby się nie uszkodziło. Oraz tutaj ostatni prezent. Już Wam wszystko pokazuję. Okienko zamykamy. Pierwsza karta to karta limitowana Alvaro Moraty. Zawodnik Realu Madryt. Karta tutaj widzicie w stanie idealnym. Nic się jej nie stało. A kolejna karta to karta Lionel Messi. Blondyn. Trzecia karta już w tej FIFA, bo jest jeszcze w barwach Argentyny. Tu widzicie trochę od tego kalendarza się, od tego zapięcia odcisnęło, ale myślę, że źle to nie wygląda, że karta jest w stanie idealnym. Więc widzicie, mamy dwie karty limitowane, jeszcze saszetkę, gdzie jest Messi, Griezmann oraz Kopenhaga, zawodnik z Kopenhagi. Otwieramy tą saszetkę. No i zobaczymy, co tu się kryje. Może jeszcze jakieś ekstra karty specjalne wpadną. Zaczynamy jednak od Renato Sancheza. Zawodnik portugalski. Drink Water, czyli tak zwany żartobliwie Drink Everything. Z Leicester City. Coutinho. Zawodnik Liverpoolu, ale tu w barwach Brazylii. Juri Lodygin, Zenit. Oprócz mamy Christiana Gitkiera, czyli zawodnika Rosenborga. Jest to bazówka nordycka. I ostatnia karta to Alessandro Florenzi, karta Power Up. Już nawet nie pamiętam, czy ona jakoś ostatnio nie była. Czy nie był akurat Florenzi dostępny w okienku. Mi się zdaje, że tak, więc akurat pech, że dwie takie same karty w kalendarzu się trafiły. No ale myślę, że kalendarz można podsumować na plus, bo wpadły bardzo ciekawe karty. Oprócz właśnie tych kart bazowych, nordyckich, udało się znaleźć kartę Rar Cristiano Ronaldo. Oprócz tego bardzo ciekawa karta ekstra Paul Pogba, Game Changer. Czekajcie, najwyżej wciągnę jeszcze raz dwa te karty.
karty bazowe. Oprócz kart właśnie tych bazowych Gitkiera, co się tutaj udało trafić, był jeszcze Svensson z Rosenborga oraz Hansen, więc trójkę z Rosenborga. Mamy także bramkarza Wielanda. Udało się trafić kartę Fans Favorite z Rosenborga, więc takie dwie typowo nordyckie karty były w tym kalendarzu. No to te 8 limitek, Messi, Morata, Musa, Ben Arfa, Hummels i inni, więc myślę, że produkt warto kupić. Jak w przyszłym roku wyjdzie FIFA 365 2018 i także będzie kalendarz, no na pewno się na niego zdecyduje. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się uzbierać więcej kalendarzy, że te filmy będą dłuższe, ciekawsze, że takie jakieś porównanie z 3-4 kalendarzy będę robił. Zobaczymy, co to w przyszłym roku wyjdzie. Ja dziękuję, że towarzyszyliście mi przez ten miesiąc prawie, przez te ostatnie 24 dni. Mam nadzieję, że filmy się podobały. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejny filmik z moim udziałem. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej!